Cześć, Justyna, czekaj z tej strony. Jeżeli szukasz osoby, z którą przepracujesz traumę z przeszłości, to dobrze trafiłaś. Pomogę Tobie budować zdrowe relacje i unikać toksycznych. Jeżeli jesteś nową osobą, na tym kanale serdecznie Cię witam i zachęcam Cię do pobrania darmowych materiałów. Dziękuję oczywiście za wszystkie polubienia, komentarze, za subskrypcje. I wszystkie kawy, które otrzymuję od Was na portalu BuyCoffee2. Zanim przejdę do filmu, chciałabym króciutko zaprosić Cię do wzięcia udziału w cyklu warsztatów online na żywo. Mój czas. Będziemy pracować na czterech obszarach naszego życia. Które e, dotyczą relacji ze sobą, relacji z drugim człowiekiem, oczywiście naszej przeszłości i tego, co tam się wydarzyło, ale też będziemy budować obfitość i życie w rozkwicie finansowym. Każdy temat to dwa spotkania e, nagrywane, do których otrzymasz dostęp na 5 lat. Zapraszam. Szczegóły znajdziesz we wszystkich linkach na, w opisie tego filmu. Dziś poruszę temat ghostingu. To sytuacja, w której ktoś zrywa z nami kontakt. Kiedy doświadczymy czegoś takiego, w naszej głowie kłębią się pytania i emocje. Jest w nas pełno niepewności i niejasności, szczególnie dlatego, że ghosting to sytuacja, kiedy w relacji wszystko jest ok i nagle następuje rozłam. Zostajemy ze sobą, z naszymi myślami, z brakiem zrozumienia, o co chodzi w tej sytuacji? Co takiego naprawdę się wydarzyło? Ghosting jest formą okrutnej manipulacji i pozostawia nas z poczuciem odrzucenia i wątpliwości. Jest używany przez emocjonalnych manipulatorów i toksycznych ludzi. Służy do zdobywania kontroli i do zdobywania władzy. Pamiętaj, proszę, o tym, że jeżeli doświadczasz ghostingu, to nie jest to związane z Tobą. Nie ma tutaj znaczenia, czy zasługujesz na miłość, czy relację, czy też zaangażowanie. To dotyczy osoby, która decyduje się na takie zachowanie. Jest to często sposób na zakończenie relacji z uniknięciem dyskomfortu, konfrontacji i też wzięciem odpowiedzialności za to, co dana osoba robi. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i jest ci trudno poradzić sobie z tym wszystkim, to ważne, abyś zadbała, zadbał o siebie. Poszukaj wsparcia ciepłej, empatycznej osoby, która będzie dla ciebie oparciem, która po prostu cię wysłucha, będzie tą osobą, przy której będziesz mógł się, czy mogła się otworzyć. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie doświadczyli takiego zachowania, wyjaśniam, że jest to sytuacja, w której ktoś według Ciebie, kto się troszczy, kto niezależnie od tego, czy też pamiętajmy o tym, czy to jest przyjaciel, czy to jest relacja romantyczna, ta osoba, z którą wydawałoby się, że mamy dobrą relację, nagle znika bez żadnego wyjaśnienia, bez telefonu, bez wiadomości, bez e-maila. Ghosting tak naprawdę nie jest niczym nowym, ludzie od dawna tak się zachowywali. Jednak w dzisiejszej kulturze randkowej jest to dużo częstsze zachowanie, zjawisko i dotyczy bardzo wielu kobiet i mężczyzn. Pomimo tego, jak powszechny jest ghosting, to skutki emocjonalne tego zjawiska mogą być druzgocące. Ponieważ im bliższa i dłuższa była relacja, tym głębiej nas to po prostu dotyka. Dlaczego ludzie unikają kontaktu? Dlaczego decydują się na takie zachowania? Ludzie, którzy stosują ghosting, koncentrują się przede wszystkim na unikaniu własnego dyskomfortu, tego emocjonalnego. I w tym momencie nie myślą o tym, jak czuje się druga strona, jak ona sobie z tym radzi i czego ona doświadcza. Kiedy doświadczamy ghostingu, dotyka to naszego, um, naszego poczucia własnej wartości, dotyka rany porzucenia i odrzucenia. Może też w nas dominować uczucie niesprawiedliwości, rozgoryczenia. Rana, jaka będzie związana z tą sytuacją, jest oczywiście efektem tego, czy doświadczasz. Um, ale również właśnie tego, czy kiedyś w przeszłości tego doświadczyłaś. A w szczególności chodzi mi tutaj o dzieciństwo. Czy byłaś w ten sposób traktowana, traktowany? Kiedy znajdziesz się w sytuacji, w której zaczynasz kwestionować samą siebie, analizujesz to, co zrobiłaś, czy zrobiłeś, czy dobrze się zachowałaś, czy zaczynasz myśleć o tym, co powinnaś inaczej zrobić, co powinnaś inaczej powiedzieć, to prawda jest taka, że wtedy bierzesz odpowiedzialność za tą sytuację, pomimo tego, że tak naprawdę ta odpowiedzialność jest po drugiej stronie. Nie miałaś, nie miałaś wpływu na decyzję drugiej osoby, bo to nie jest związane z tym, kim ty jesteś, tylko z tym, co ta osoba, jak ona się czuje, co ona robi i co chciała w tobie wywołać. I zdaję sobie sprawę, że ghosting może powodować dezorientację, niepewność i mnóstwo pytań, bo tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. I to jest bardzo ważne, aby szukać wsparcia, aby nie zostawać tą całą sytuacją e, samemu, borykać się z tym i nosić tego ciężar. Kolejną rzeczą, o której chcę ci powiedzieć, to uczucie bezsilności i bezradności, które może być również efektem ghostingu. Dzieje się tak, ponieważ osoba, która w ten sposób się zachowuje, nie daje nam żadnych informacji, które mogłyby nam to poskładać to wszystko, co się wydarzyło w całość i co doprowadziłoby nas do takiego poczucia ulgi i jasności. Jest nam trudno dotrzeć do zrozumienia tego, w jaki sposób mogliśmy zapobiec temu, co mogliśmy zrobić inaczej, czy zmienić zachowanie, czy e, e, sposób, w jaki rozmawiamy z tą osobą, aby nigdy więcej już tego nie doświadczać. Niezależnie od tego, jakie intencje miała osoba po drugiej stronie, osoba, która zdecydowała się zniknąć z Twojego życia, jest to zachowanie pasywno-agresywne, które pozostawia w naszej psychice blizny i siniaki. Co możesz zrobić, aby uniknąć tego na przyszłość? Takie doświadczenia mogą powodować, że będziemy kwestionować to, czy my jesteśmy wartościowymi osobami? One mają wpływ na nasze poczucie wartości. Zawsze warto spojrzeć wstecz i zastanowić się nad tym, w jaki sposób e, zachowałam się, co mogło e, wywołać daną sytuację. Czasami może być to na przykład brak granic. Czyli jeśli wcześniej stawiałabym granice, jeśli wcześniej mówiłabym o swoich oczekiwaniach w stosunku do drugiej strony albo nie tolerowałabym pewnych zachowań, dzisiaj nie byłabym już w tej sytuacji. Zachęcam Cię również do tego, abyś zastanowiła się, czy dbasz o siebie, czy zastanowił się, e, czy komunikujesz swoje właśnie potrzeby, swoje granice, swoje wartości, czy zadajesz pytania i poruszasz tematy, które są dla Ciebie ważne. Czy mówisz otwarcie, jakie są Twoje oczekiwania? Zastanów się też, czy znasz swój styl przywiązania i czy wiesz, czym jest styl przywiązania, czym się charakteryzuje u drugiego człowieka. Czy znasz swój język miłości? E, czy komunikujesz swoje wartości? To są takie bardzo ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać w relacji. Jak sobie możesz z tym wszystkim poradzić? Tak jak mówiłam, skup się na sobie, skup się na swoim ciele, na odczuciach w ciele. Jeżeli czujesz, że znowu wracasz w takie zapętlenie, w rozkminianie wersji wydarzeń, to pamiętaj, że jest to ucieczka od spotkania się z rzeczywistością. Myślenie o czym o tym, dlaczego tak się stało, nie zmieni tej sytuacji. Oczywiście, tak jak mówiłam, to jest ważne, abyś spojrzała na siebie, czy spojrzał na siebie i swoje zachowanie. To ważne, abyś, e, aby spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, czy rzeczywiście z tą osobą jest możliwe stworzenie związku, jeśli to dotyczyło związku, w której będzie miłość będzie... Partnerstwo, będzie wzajemność, czy była to moja wizja, czy była to moja mrzonka. Pozwól sobie na emocje, niezależnie od tego, co się tam w tobie dzieje. Masz prawo płakać, masz prawo krzyczeć, masz prawo być wściekła, możesz napisać list do tej osoby. Nie chodzi mi o taki, który wyślesz, tylko taki, który wywoła w tobie takie oczyszczenie, zrzucenie tego z siebie. Postaw na dbanie o siebie. Stań się dla siebie najważniejsza. Wiem, że to są hasła, natomiast na moim kanale, na mojej stronie internetowej możesz znaleźć materiały, które poprowadzą cię w tym kierunku. Możesz też umówić się na sesję, w której stworzymy plan działania. Stań się dla siebie priorytetem. Unikaj, tak jak mówiłam, wertowania w głowie tych różnych scenariuszy. Um, nie wchodź w poczucie wstydu, w dociskania siebie, bo tak jak um, wspominałam, nie jest to absolutnie Twoja wina. Owszem, Ty możesz zadbać o stawianie granic, ale nie masz wpływu na to, e, jeżeli masz do czynienia z osobą niedojrzałą emocjonalnie, to ona prędzej czy później i tak uciekłaby z tej relacji. Pamiętaj, aby nie kontaktować się z tą osobą. Zajmij się sobą. Szukaj wsparcia, to jest trudna sytuacja i często te emocje, przeżycia, jakie mamy, będzie nam trudno sobie z tym poradzić. Naprawdę warto zadbać o siebie. Nie izoluj się, daj sobie czas na poukładanie tego, co się stało w sercu, ale niech to nie będzie stoperem, który zatrzyma cię i nie pozwoli tobie wchodzić w żadne inne relacje. Przepracuj to doświadczenie. Wróć pamięcią do tego, co było tylko po to, abyś żeby zobaczyć te znaki ostrzegawcze, ok? Czyli cofając się do tej relacji, szukaj znaków ostrzegawczych, które Ci definitywnie powiedzą, ok, tego trzeba unikać, tu trzeba stawiać granice, bo te osoby narcystyczne, osoby toksyczne zachowują się w podobny sposób. Mam nadzieję, że to wideo było, jest dla Ciebie wsparciem, wyjaśniło Ci co nieco. Ehm, życzę Ci tego, abyś nie spotkała, nie spotkał w życiu już e, nigdy osoby, która będzie stosowała ghosting, abyś e, w swoim życiu miał, miała dojrzałe, wspierające, empatyczne osoby. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.